Dobra. Adaś mówi, że będzie latało. Ciekawy jestem, jak to będzie latało. To jak będzie latało? Jak Roman, mówię, jak Roman, jak Adaś będzie latał. No, ja już się boję jechać. Tak? Wiesz, czuję to na dupie obciążenie. Dobra, dawaj. Ściśnij tu bardziej. Właśnie nie chciałem ściskać bardziej. To z drugiej strony poluzuj. To poluzuj. Tylko żeby poluzować, to muszę ściągnąć. Tak jest. To pierwszy, drugi rok studiów. Zapoczna do Łodzi. Bo tam było grzanie, jak zimą się jechało. Nogi dostawiłeś. Grzało, bardzo grzało. Piekło wręcz. Nogi odstawiłeś, martwić. Adam uracza mnie opowieściami dziwnej treści. Pociągu. O pociągu sprzed 20 lat. Sprzed 17 lat. A po 17 latach, jeżeli Krzysiek mówi, że się zmieniło, no to... Ciekawy jestem wrażeń Adama. Jak na niego wywrze jazda. Jak ty tak mówisz, to mi się wydaje, że tam będzie jakiś wychodek. Dziura w podłodze. I papier ścierny zamiast toaletowego. Mi powiesz, 20 lat temu rzeczywiście było lepiej. Opocznę południe. Dworzec, 23:10. Dobra, gdzie my mamy? Sektor A, a my mamy? Sektor A. Wyraźnie słychać. Wow. Ostatnio jak przyjeżdżaliście, to było tak. Bo miała chrypkę i knedle jadła. Jak w Barei. Coś mi pokazał. A, ten. To będzie później bolało. Aha. Tak chciałem pokazać, że o, tu będzie bolało. Tak, dokładnie tu. Adam się wyluzowywuje w tym momencie. Stara się zrobić luźną rękę, bo podobno mówił, że zesztywniał cały. Ciekawe, co miał na myśli. Adaś wziął minionka w podróż. Ten już żre. Pierwsza w nocy. Dworzec w Krakowie, główny. A kolega już je, bo już zgłodniał. Nasiedziałem się za długo. Pierwszy raz w Krakowie na rowerze? Ogólnie od dzieciaka chyba pierwszy raz w Krakowie. Serio? Uh-huh. O kurde. Mówię, no ja dużo życia straciłem na pewne układanki życiowe. O. A którędy na Grunwald? Na wschód. Od Adena. Tak jest. Czyli jednak było, to było. Fajnie, to w dół, kurde, to fajnie. No. Na to, żeby do ojca napadł. No, to jest kurde. No oczywiście, ale zobacz, że stoją, nic nie mówię.
Jak fajnie klimatycznie. Jak gadasz? Bardzo dobrze. Spać ci się chce? Nie. Nie. Gdzie? Kiedy? A tu. Tu. Chyba ze środku. Na przykład. Wszędzie można się przespać. Ulica Świętego Ducha. Adam nadjeżdża. A skąd ty przyjechałeś, kolego? A z Łopoca. Nie ma dróg. Panie kochanie. Tam nie ma dróg. Tam nie ma dróg. Ja wiem, że nie ma dróg, ale przyjechał. Fajnie ci widzieć. Kościół Mariacki. Wieża wyższa. A? Niestety w remoncie. Zakryta siatką, rusztowaniami. Ale niższa widoczna. Niższa widoczna. Ale kiepski efekt. Szkoda, że nie wiedzieliśmy. Tak to byśmy tu nie przyjechali. Prawda? Słychać hejnał? Ciężarówka nam tutaj przeszkodzi mocno. Nie usłyszałem. Słabo słychać. Słabo. Jest hejnał z wieży mariackiej, bardzo. Ale bardzo słabo słychać. Adaś się boi, że się poślizgnie, bo jest kostka świeżo myta i jest mokra. Nie sądzę, żeby mu się udało poślizgnąć. No właśnie. Ale... Jak ty spokojnie to jedź w prawo. No, teraz mi to mówi. Jak ja sztywny jestem. Stoimy pod smokiem wawelskim, czekamy aż zazieje ogniem. Ale niestety zobaczył nas i... Ostatnie tchnienie. Zrób to. Stwierdził, że nic z tego, dzięki. Nie ma ochoty. Nie najadź się dzisiaj kapusty. Piękna panorama bulwarów nadwiślańskich z Wisłą. Spokojną Wisłą w tle. No zaraz się tam właśnie odwróci. Krakowie, na Bracki pada deszcz. La 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 la. Nie o deszczu moknę, lecz od potu. Śpiewa Adaś u podnóża Wawelu. Proszę Państwa, powiedzieć. Przepraszam, zachowam powagę. To poważnie to było. A w Krakowie na Bratskiej pada deszcz. Taratatarata. Ty, zapieprzam się tutaj. O! Ła! O! Wawel! No. Tu robią te czekoladę. A to nie Wedel jest? A tu Wedel to był, no to był Wedel. No. Panie kochany, tu wawel to ja wiem, to te wafle robią. Wafle, tak. I paruszki. Bo to lajkonik jeszcze. Lajkonik, o lajkonik, szukamy lajkonika. Zalicza. Otacza w życiorysie Wawel. Jedziemy sobie z rynku głównego w Krakowie w stronę bramy floriańskiej. Chłoniemy widoki. Ale tam miałeś fajną alejkę.
Piękne poćwiczenie. Jestem zwolennikiem jednak zwiedzania Krakowa zawsze w nocy. W ciągu dnia nie ma tego efektu i jest multum ludzi. Teraz nie ma prawie że nikogo. Takie ciekawostki. Ostrożnie tutaj, piękne widoki, mimo że ciemno, to piękne widoki. No kurtka wodna mów, że nie. Bajkowe, tak się patrzy. Fajne. Widać, nie było, nie było, nie było, nie było. No, przez chwilę go nie było widać. Powoli. Powoli. Nic. Powoli. Wstaje nowy dzień. Adaś ujeżdża swojego Mustanga, co by się nie znarowił znowu, a robi to niedaleko maczugi Herkulesa i Pieskowej Skały. Piękna skała. Sympatycznie. Konsumuję banana. Jest fajnie. Kawa by się przydała. Ale tu nie serwuję. Ale można było usiąść. Faktycznie można było usiąść. Brudne? Już nie. Oczepałeś już. Przerwa na mały posiłek po 60 km. Coś się napić, coś zjeść. Opracować plan podróży. I jedziemy dalej za chwileczkę. Co się śmieje z planu podróży?
Bo jest bardzo dobry i ambitny. I tego się trzymamy. Bagaż się dzielnie trzyma, prawie 120 km w nogach. O, jego nogi się podwójnie liczą. No, zbóję. Połóż się. Mamy jeszcze jakieś 3-4 km do Włoszczowy. Włoszczowej. Do miejscowości Włoszczowa. Tak jest, dokładnie, do miejscowości Włoszczowa. A stamtąd to już praktycznie jak... Z górki jak z domu. Adaś już będzie na skrzydłach. Nie wiem czego leciał. A tych butów których? Wszystkich. Włoszowki. No. Cerków tych wiejskich. No dobra. No, jedź. Włoszczowa. Ładne miasteczko. Położone w dolinie. Ostry wjazd pod górę. Ale będzie ładny widok. No i zjazd oczywiście musi być. Też. Taki widok. Niedaleko Radoszyc. Które są niedaleko końskich. A które to końskie są niedaleko Opoczne, do którego zmierzamy. Witamy serdecznie w kolejnym dniu. Dziś będziemy gotować Adama. Skunksa przejechanego na ulicy. Podamy go w przyprawach. Znaleźliśmy troszkę trawki. Znaleźliśmy jakieś tam grzybki. Będzie przepyszny. A ja musiałem z nim jechać przez cały dzień. 160 km. Tyle musiałem czekać za kawę. Rozumiecie to? Tyle musiałem czekać za kawę. 160 km. Adam. Końcówka wyprawy. Powoli zbliżamy się do domu. Adam kręci i mówi, że dalej już nie jedzie. Chciałem go namówić jeszcze na jakieś 10-20 km, ale rozmawiał z nogami, nogi powiedziały, że nic z tego. W żadnym wypadku one nigdzie nie idą ani nie jadą. No i tak już zostanie. Także 500 metrów do domu i koniec. Takie słowo. Posłowia. Nie daruję ci tej nocy. No, no dziwnie to zabrzmiało, cholera jasna. Ale może nikt się nie domyśli, o co chodzi. Dzięki. I gratulacje. Dziękuję pięknie również. No. Wyłączam. To nie wyłączyłem jeszcze, nie? Gratulacje.
Dziękuję też pięknie. No. Myślałem faktycznie, że we Włoszczowej się po prostu cofniesz, ale... Też tak myślałem. No. Tak, ci się przyznałem później. Ale się udało. Że chciałem się poskładać. Ale się nie poskładałem. Jeszcze raz gratulacje. Brawo ty. Dzięki wielkie za wyjazd. Że mogliśmy ten czas spędzić razem. I to w sumie noc i dzień wytrwaliśmy razem. Całą noc i cały dzień. I nie pogryźliśmy się. No. To jest ważne. Do zobaczenia. Rowerowe Opoczno i Feniks. Zielony Feniks. Pozdrawiam. Krzysiek sobie wymyślił po raz kolejny drogę. Tu mi mówi, że jest nachylenie plus 7. Ale tych plus 7 to ja już dzisiaj dziesiątki zjechałem. Plus 7. Jak dojadę, będę szczęśliwy. 200 kilometrów wybiło. Dzięki Krzyśkowi. A jak tam widać, właśnie wjeżdżamy do Opoczna. Trasa z Krakowa przez Ojcowski Park Narodowy do Opoczna. Zaczęliśmy o 1 w nocy kręceniem się po Krakowie, a skończyliśmy przy 32 stopniach.